tym razem na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu porozmawiamy o książce. Porozmawiamy o książce, to nowy cykl nasz, wydawniczy, uczelniany, bo czas najwyższy, żebyśmy pokazali, co wydajemy i czym się możemy pochwalić, a to naprawdę są bardzo, ale to bardzo mocne pozycje. Taką pierwszą pozycję, którą otwieramy ten nasz cykl, to jest pozycja, która dopiero co tak naprawdę zeszła z maszyn drukarskich, to pozycja o nazwie Genetyka Sportowa pod redakcją naszego rektora Pawła Cięszczyka, ale z tego co zauważyłem, to oprócz rektora występują w tej książce także inne postacie, inni naukowcy, którzy pracują u nas na uczelni. Do współtworzenia tej książki zaprosiłem najlepsze, najbardziej znamienite osoby, najlepszych naukowców w danych dziedzinach, właśnie zajmujących się poszczególnymi obszarami zastosowania genetyki w sporcie. Nie jest żadną tajemnicą, wręcz powodem do dumy, ja się tym chlubię, że jednym z najmocniejszych zespołów, i to nawet nie w Polsce, ale już w skali świata, zajmujących się genetyką sportową, mamy właśnie u nas na WF-ie w Gdańsku i stąd też właśnie ta duża liczba naukowców, którzy współtworzyli tą książkę. To istotna informacja, że książka nie została wydana na uczelni. To jest książka wydana przez wydawnictwa lekarskie, słynny skrót, który wszyscy znamy, PZWL. To podobno też jest pewnego rodzaju marka. Tak, dokładnie. Polski Związek Wydawnictw Lekarskich. Tam nie publikuje się już tak łatwo, tam już nie każdy jest w stanie coś opublikować. Oczywiście każde wydawnictwo ma swoją renomę, również nasze wydawnictwo uczelniane ma swoją renomę i troszeczkę ubolewam, że tej książki nie udało się wypuścić właśnie w naszym wydawnictwie. Przysiągłem sobie i sobie obiecałem, że kolejna pozycja będzie właśnie wydana tutaj, natomiast ze względu na to, że współautorami tej książki oprócz naszych naukowców są również naukowcy różnych instytutów, z różnych uczelni panowskich również, dlatego podjąłem też decyzję o tym, żeby to właśnie wzmocnić tą publikacją w tym wydawnictwie. Dla ludzi z innych uniwersytetów ma to po prostu dużo większą rangę, dużo większą moc. Ja mogę zdradzić, że do tej książki był pewnego rodzaju wyścig, kto pierwszy ją zobaczy, kto pierwszy ją przekartkuje. Moja koleżanka, która generalnie zdecydowanie bliżej jej do mnie, czyli jest humanistką, powiedziała, że ta książka jest taką książką, która jest również dla niej, bo ta genetyka jest tak napisana, że w zasadzie zrozumie ją chyba każdy. Tak, bo założeniem tej książki było to, żeby to była książka przede wszystkim nie jako pozycja dla specjalistów, ale podręcznik. Więc z tego co wiem, to cieszy się dużym zainteresowaniem studentów wydziałów lekarskich. Również będzie polecana na AWF-ach, na wszelkich kierunkach związanych ze zdrowiem, bo to nie tylko ta genetyka sportowa, ale ogólnie prowadzenie do, powiedziałbym, genetyki prozdrowotnej. Wytłumaczony jest tam w tej książce szereg procesów związanych m.in. ze starzeniem się, z regeneracją mięśni, także tutaj i trener, ale też fizjoterapeuta, lekarz medycyny sportowej, ale zwykły też pasjonat sportu znajdzie bardzo dużo cennych dla siebie informacji. Moi drodzy, Genetyka Sportowa pod redakcją rektora Pawła Cięszczyka. Już w księgarniach pierwszy odcinek rozmowy o książkach krótkiej już za nami. Zapraszamy na kolejne. No i moi drodzy, kupujemy i poznajemy Genetykę Sportową, bo na pewno warto.